On zniewala nas przykazaniami, że musisz, 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 nie możesz, nie możesz, nie możesz. A tutaj wychodzi nam tak niesamowicie piękny obraz Pana Boga, że nie ma takiego człowieka na świecie, który by cię potraktował z takim szacunkiem do twojej wolności, z tak zero wymuszaniem na tobie czegokolwiek. Pan Bóg daje jej taką wolność. Jak zdecydujesz, tak będziemy dalej szli razem. I ja będę z tobą i jakby w naszej relacji nic się nie zmieni. To jest niewiarygodne. Grzech pierworodny i tą nieufność wobec Boga, że On będzie gdzieś próbował właśnie nam zabierać, że będzie nas do czegoś zmuszać, to bardzo mocno się w nas odzywa. Jest to pewne kłamstwo, które wciąż trzeba w nas odkłamywać. Zeszyty Miłości Pełne, odcinek 19. Witam Was serdecznie w naszym podcaście, w którym czytamy dzienniczek świętej siostry Faustyny od deski do deski i go komentujemy. Ja nazywam się siostra Gaudia Skaz i jest z nami dzisiaj siostra Eliana Chmielewska. Witaj. Witam serdecznie. Kochani, siostra Eliana, możecie ją już znać z wcześniejszych naszych rachamimowych nagrań, natomiast w podcaście jesteś po raz pierwszy. Tak jest, pierwszy raz. No, niestety, to znaczy czekaliśmy na siostrę, już trochę wcześniej miała się pojawić, ale wiecie, tutaj w naszym łagiewnickim szaleństwie to czasami naprawdę bardzo ciężko się jest tak zorganizować, żebyśmy miały czas w tym samym czasie. Ale w końcu jesteś, bardzo się cieszę. Ja też się bardzo cieszę. Siostra Eliana, dla tych z was, którzy jeszcze nie wiedzą, ale chyba nigdy aż tak cię nie przedstawiałam, że ukończyłaś Politechnikę Wrocławską, chyba tego jeszcze nigdy nie mówiłam. Gdzieś wspominałam, że jesteś po informatyce, ale teraz konkretnie mi powiedziałaś, że to jest wydział, ukończyłaś zarządzania informatyki. Informatyki i zarządzania. Informatyki, tak, w tej kolejności. Tak. Ale wielu z was, no i oczywiście siostra tymi liderami służy tutaj w zgromadzeniu, posługując głównie Faustinum. I wielu z was zna siostrę Eliany z tego, że gra na skrzypcach pięknie. Bo wielu osób, które słucha naszych podcastów, też łączy się z nami o 15 w godzinie miłosierdzia, a no niejednokrotnie jesteś proszona tam, żeby grać, prawda, tak na skrzypcach. Jest, tak. To jest tak. Jestem z tego rozpoznawana jakoś. Tak. A dzisiaj obecność siostry Eliany podkreśla ważny temat. Ważny temat, który będzie. Wprowadzimy siebie trochę w klimat dzisiejszych czytań. Generalnie jesteśmy ciągle w międzywojennej Warszawie. To jest czas probacji siostry Faustyny. Ona ma tak 27-28 lat, a rocznikowo jest to rok 1932-33. Tak mi się przypominają takie nagrania archiwalne z Warszawy, z Nowego Światu i tak dalej. W sumie Żytnia jest całkiem niedaleko centrum. Takie klimaty. Są takie ujęcia archiwalne czarno-białe, jeszcze dorożki gdzieś tam jeżdżą i samochody takie czarne. Także wyczujcie klimat tych czasów i wtedy to nasza młoda siostra zakonna, ale już nie aż taka zupełnie najmłodsza, bo przygotowuje się do ślubów wieczystych. Probacje to jest ten czas przygotowania do takich ślubów na amen, na dobre. Już na stówę wszystko wiem, że to jest moje miejsce i zgromadzenie mi też to potwierdza. Składam śluby Panu Bogu na całe życie. Więc to jest ten czas tuż przed dla siostry Faustyny. I to jest taki trudny czas pod dwoma względami, bo dwie ważne kwestie w życiu siostry Faustyny nie są jeszcze rozeznane, nazwane, a one już się dzieją. Jedna rzecz to jest jej stan zdrowia. Gruźlica. Wiecie, może słyszeliście, pewnie mówiłam o tym, że ona umiera mając zaledwie 33 lata na gruźlicę. I teraz mając te 27-8 lat, ona już tą gruźlicę ma, ale ona jest jeszcze niestwierdzona. Ona ma już objawy, ona już jest jakoś osłabiona przez tą gruźlicę, ale lekarze jeszcze jej nie mogą wykryć. Więc diagnozy stawiają, że jest zdrowa, a wcale zdrowa nie jest. I to powoduje różne konflikty, napięcia, bo ona już wielu rzeczy nie może zrobić. Ona i przez to osłabienie inaczej funkcjonuje, ale według lekarzy wszystko powinno być okej, więc rozumiecie, że rodzą się różne podejrzenia. Nierozpoznana jest też autentyczność jej objawień. To już jest ten czas, wiecie, ona ma 26 lat, kiedy Jezus jej zleca misję.
Czyli to jest tak tuż po tym zleceniu misji. Pamiętacie, że to objawienie w Płocku, Jezus prosi, namaluj obraz i ja chcę święto w całym kościele. Więc to już nie jest tylko takie wewnętrzne, faustynowe i jak fajnie, że w duszy mam tak blisko z Panem Bogiem, ale to już jest takie zewnętrzne, że trzeba coś zadziałać, trzeba pójść do kogoś, trzeba się przyznać, że ja widzę Boga, że On o coś prosi. To już się robi napięcie, bo to już wchodzą zaangażowane inne osoby i przełożeni jakoś mogą, prawda, tutaj... Zadają pytania. Nie. Tak, i oni też wiedzą, że jakoś siebie będą narażać na niebezpieczeństwo zgromadzenia, dobre imię mogą narazić, jak tutaj się okaże, że mają jakąś siostrę nie do końca przy zdrowych zmysłach, która wymyśla jakieś historie niestworzone i że Pan Bóg jej zleca jakąś misję. No to jest taki krytyczny moment, kiedy jest w związku z tym dużo właśnie napięcia i nieporozumień. I to jest kontekst dzisiejszych czytań, więc miejcie to w pamięci, jak będziemy słuchać dzisiejszych fragmentów z dzienniczka. Ale w tym też kontekście dokonają się bardzo piękne, znaczy jedna rzecz się dokona, a my zobaczymy dwie bardzo piękne rzeczy, na których się skupimy w komentarzu. Bardzo ważne dla naszego rozwoju życia duchowego. I bardzo piękne. My chyba rzadko nawet o tym mówimy. Myślę, że rzadko o tym mówimy. Na pewno. Na pewno. Także jak obydwie żeśmy sobie przeczytały te fragmenty, to byłyśmy takie... No właśnie, takie ucieszone i wzruszone, że akurat przyjdzie nam rozmawiać na taki temat ważny i piękny. Słowniczek, siostro, czy są jakieś słowa, które trzeba by wyjaśnić? Tak, myślę, że na pewno... Pierwszym słowem, które w tym fragmencie czytanym dzisiaj padnie, to będzie słowo świątnica. Tak, świątnica takie, Boga, tak. Tak, takie to jest słowo, 135 numerek. Tak, słowo, które użyje siostra Faustyna, które takie jest dosyć tajemnicze, które tak naprawdę będzie próbowało wyjaśnić jej bliskość z Bogiem, to, że ona wchodzi w taką szczególną bliskość Boga. Ona w tym momencie jest w kaplicy na adoracji, ale doświadcza takiego szczególnej bliskości, szczególnego zbliżenia do Boga. I ona to tak nazywa, że to jest świątnica Boga. Takie jej słowo to jest tak. Ale ona określa właśnie tą szczególną bliskość, taką szczególną rozmowę jej z Bogiem. Tak? Później drugie słowo, które będzie się pojawiało chyba kilkukrotnie, to jest słowo nędza. Nędza, którym siostra Faustyna określa samą siebie, jakby mając świadomość swojej słabości, swojej grzeszności, niewystarczalności, braku różnych umiejętności, zdolności do wykonania zadań, które Jezus jej zleca. Także takim słowem określa siebie, chociaż to słowo jakby nie poniża jej, tylko jakby pokazuje to, że ona właśnie widzi swoje braki różne i swoją słabość jakby do zajęcia się tym, co Bóg chce jej dać. I trzecie słowo, które gdzieś żeśmy znalazły, to jest 137 numerek. Słowo przekonsekrowanie. Wiem, że siostra Faustyna na ten moment jest już osobą konsekrowaną, czyli osobą, która złożyła śluby zakonne, czyli jakby została oddana Bogu. Ona sama siebie oddała Bogu i w kościele, kościół udzielając jej ślubów, konsekruje ją, czyli jest oddana Bogu. Ale to słowo przekonsekrowanie, które dzisiaj się pojawi, będzie oznaczało pewien szczególny też moment w jej relacji z Bogiem. Faustyna jakby doświadczy jeszcze większej głębi tego oddania Bogu niż to, co się wydarzyło w czasie ślubów. To jest pewna mistyczna łaska. Ona tutaj za wiele na ten temat nie mówi, ponieważ ona sama mówi, że słowa nie są w stanie opisać tego, co się w niej wydarza. Jakby ona opisuje bardziej to, co zauważa, że jest... jakby nieustannie czuje się w obecności Boga, czuje się głęboko z Nim złączona i czuje, że są bliżej siebie niż było to do tej pory. Tak? To, że to słowo przekonsekrowanie, takie trochę też wymyślone przez Faustynę, ale ona próbuje w ten sposób określić coś bardzo wyjątkowego, co się w niej wydarzyło, ale za chwilkę się dowiemy, po czym się to wydarzyło. Tak. To jest pewien proces i to jest... pewien owoc, który na końcu tego całego procesu będzie widoczny.
To jest takie rzeczywiście specyficzne dla dzienniczka, że Faustyna opisuje doświadczenia tak inne niż to, co na co dzień sobie opisujemy, rozmawiając przy stole o pogodzie, o tym, co zjedliśmy, albo coś do załatwienia. To jest tak inne, tak głębsze, no właśnie, że jej to ciężko wyrazić. Także ja się naprawdę nie dziwię, jak ona wymyśla nowe słowa. I też nie dziwię się, że my czasami mamy trudność ze zrozumieniem Faustyny, bo ona opisuje rzeczywistości, które, no właśnie, których my nie doświadczamy często, albo dopiero jesteśmy gdzieś na tych wczesnych etapach doświadczania, więc ona nas po prostu wyprzedza i tą poprzeczkę nam podnosi, mówiąc o czymś więcej, głębiej. Tak, ale ona też jakby nie sili się na to, żeby wszystko opowiedzieć. Raz, że zdaje sobie sprawę z tego, że słowa są zbyt małe. Mhm. Dwa, że chce pewną tajemnicę zostawić dla siebie. To nie są sprawy, o których się mówi zawsze i wszędzie i wszystkim, tak. Tylko to są tajemnice między nią a Jezusem i ona po prostu zostawia to też taką tajemnicą w relacji między nimi. Tak. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź z darem skupienia, przyjdź z darem wyciszenia, przyjdź z darem zrozumienia. Pomóż nam być otwartym na te treści, które nam chcesz teraz przez dzienniczek siostry Faustyny przekazać. Takim czujnym na wewnętrzne poruszenia, abyśmy widzieli też, gdzie się w nas coś dzieje, gdzie są te treści, przez które Ty chcesz nas najbardziej dotykać i przez które Ty chcesz nas prowadzić głębiej, wyżej, dalej. Przyjdź, Duchu Święty. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 130 do 138. Jednak zaczęłam się trochę opuszczać. Nie zwracałam uwagi na te wewnętrzne natchnienia. Starałam się być rozproszona. Jednak pomimo gwaru i rozproszenia widziałam, co się w duszy mojej działo. Mowa Boża wymowna jest i nic jej zagłuszyć nie może. Zaczęłam unikać spotkania się z Panem we własnej duszy, bo nie chciałam być ofiarą złudzenia. Jednak Pan mnie niejako ściga swoimi darami i naprawdę na przemian doznawałam męki i radości. O różnych widzeniach i łaskach tutaj nie wspominam, które w tym czasie Bóg mi udzielił, bo mam to na innym miejscu zanotowane, ale wspomnę to, że już doszły te różne cierpienia do szczytu i postanowiłam sobie przed ślubami wieczystymi już skończyć z tymi wątpliwościami. Przez cały czas probacji modliłam się o światło dla kapłana, przed którym miałam się odsłonić, całą duszę, na wskroś. I prosiłam Boga, aby mi On sam w tym dopomógł i dał mi łaskę, abym mogła wypowiedzieć najtajniejsze rzeczy, jakie są pomiędzy mną a Panem. I bym była tak usposobiona, że jakkolwiek ten kapłan zadecyduje, to będę uważać, że jest to wola jakoby samego Jezusa. Mniejsza o to, co za sąd na mnie wyda. Ja tylko pragnę prawdy i stanowczej odpowiedzi na pewne pytania. Zdana jestem zupełnie na Boga i dusza moja pragnie prawdy. Już dłużej nie mogę żyć w wątpliwościach. Chociaż w duszy miałam tak wielką pewność, że rzeczy te od Boga pochodzą, że oddałabym za nie życie. Ale jednak ponad to wszystko przełożyłam zdanie spowiednika. I postanowiłam sobie tak postępować, jak on uzna i udzieli mi wskazówek. Te chwile widzę, która zadecyduje, jak mam postępować przez całe życie. Wiem, że od niej będzie zależeć wszystko. Mniejsza o to, czy mi kapłan powie zgodnie z moimi natchnieniami, czy też całkiem przeciwnie. Już to mnie nie obchodzi. Ja pragnę poznać prawdę i za nią iść. Jezu, Ty możesz mnie wspomóc. I już od tej chwili zaczęłam. Taję wszystkie łaski w duszy i czekam na tego, którego mi Pan przyśle. Nie wątpiąc nic w sercu swoim, prosiłam Pana, aby sam mi raczył dopomóc w tych chwilach. I jakaś odwaga weszła w duszę moją. Muszę jeszcze wspomnieć, że są niektórzy spowiednicy, że dopomagają duszy i są, jakby się zdawać mogło, ojcami duchowymi, ale dotąd jak wszystko idzie dobrze. A jak dusza znajdzie się w większych potrzebach,
w ten czas są jakby bezradni i nie mogą czy też nie chcą duszy zrozumieć. Starają się jak najprędzej jej pozbyć. Ale jeżeli dusza jest pokorna, to choć trochę zawsze korzysta. Bóg sam nieraz rzuci snop światła w głąb duszy za jej pokorę i wiarę. Powie nieraz spowiednik to, co wcale powiedzieć nie zamierzał i sam nie zdaje sobie z tego sprawy. O, niechaj dusza wierzy, że są to słowa samego Pana. Chociaż musimy wierzyć, że każde słowo w konfesjonale jest Boże, ale to, co wspomniałam wyżej, jest coś wprost od Boga. I dusza to czuje, że kapłan nie jest od siebie zależny. Mówi to, co by nie chciał wypowiedzieć. Otóż tak Bóg nagradza wiarę. Odczułam to po wiele razy na sobie. Pewien kapłan, bardzo uczony i wielce poważny, czasami wypadło mi iść do niego do spowiedzi. Zawsze był surowy i sprzeciwiał mi się w tych rzeczach, ale raz odpowiedział mi: wiedz, siostro, że jeżeli Bóg żąda, abyś tego dokonała, więc nie trzeba się sprzeciwiać. Bóg chce czasami właśnie w ten sposób być chwalonym. Bądź spokojna. Jak Bóg zaczął, to Bóg dokończy. Ale mówię ci, wierność Bogu i pokora. Jeszcze raz, pokora. Zapamiętaj to sobie, co ci dziś powiedziałem. Ucieszyłam się i pomyślałam, że może mnie ten kapłan zrozumiał. Jednak okoliczności tak się złożyły, że już więcej się u niego nie spowiadałam. W pewnej chwili przywołała mnie jedna ze starszych matek. I jakby z jasnego nieba zaczęły się gromy ogniste, tak że nawet nie wiedziałam, o co się rozchodzi. Jednak pokrótce zrozumiałam, że to jest za to, co wcale ode mnie nie zależy. Mówi mi, że niech siostra sobie wybije z głowy, żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przystawać, z taką nędzną, z tak niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze świętymi duszami obcuje. Zapamiętaj to sobie. Przyznałam, że ma wielką rację, bo jestem nędzna, ale jednak ufam miłosierdziu Bożemu. Kiedy się spotkałam z Panem, upokarzałam się i mówiłam: Jezu, Ty z takimi nędznymi podobno nie obcujesz. Bądź spokojna, córko moja. Właśnie przez taką nędzę chcę okazać moc miłosierdzia swego. Poznałam, że matka ta raczej chciała mnie tylko upokorzyć. O mój Jezu, wiele mi dałeś w tym krótkim życiu doświadczeń. Wiele rzeczy zrozumiałam, nawet takich, że teraz się dziwię. O, jak dobrze zdać się we wszystkim na Boga i pozwolić Bogu w całej pełni działać w duszy. W czasie trzeciej probacji Pan dał mi poznać, żebym mu się ofiarowała, aby mógł czynić ze mną to, co mu się podoba. Mam zawsze stawać przed nim jako ofiara. Zlękłam się w pierwszej chwili, czując się nędzą bezdenną i znając dobrze siebie. Odpowiedziałam Panu jeszcze raz: jestem nędzą samą. Jak mogę być zakładniczką? Dziś tego nie rozumiesz. Jutro dam Ci poznać w czasie adoracji. Serce mi drżało i dusza. Słowa mi tak głęboko utkwiły w duszy. Mowa Boża żywa jest. Kiedy przyszłam na adorację, odczułam w duszy, że weszłam do świątnicy Boga żywego, którego majestat jest wielki i niepojęty. I dał mi Pan poznać, czym są nawet najczystsze duchy wobec Niego. Chociaż na zewnątrz nic nie widziałam, obecność Boża przenikła mnie na wskroś. W tej chwili dziwnie mój umysł został oświecony. Przesunęła się przed oczyma mojej duszy wizja, jak u Pana Jezusa w Ogrójcu. Najpierw cierpienia fizyczne i wszystkie okoliczności, które je powiększą. Cierpienia duchowe w całej rozciągłości i te, o których nikt wiedzieć nie będzie. W tę wizję wchodzi wszystko.
posądzenia niewinne, odebranie dobrej sławy. Napisałam to w streszczeniu, ale to poznanie było tak jasne, że to, co później przeżywałam, nic się nie różniło od chwili, kiedy poznałam. Imię moje ma być ofiara. Kiedy skończyła się wizja, zimny pot spłynął mi po czole. Jezus dał mi poznać, że chociaż się nie zgodzę na to, to jednak mogę się zbawić i łask, których mi udzielał, nie zmniejszy i nadal będzie w takiej samej poufałości ze mną, także chociaż się nie zgodzę na tę ofiarę, to nie zmniejszy się przez to hojność Boża. I dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy. Od mojego dobrowolnego zgodzenia się na tę ofiarę z całą świadomością umysłu. W tym akcie dobrowolnym i świadomym jest cała moc i wartość przed Jego majestatem. Chociażby mnie nic z tego, na co się ofiarowała, nie dosięgło, jednak przed Panem jest jakoby już wszystko dokonane. W tym momencie poznałam, że wchodzę w łączność z majestatem niepojętym. Czuję, że Bóg czeka na moje słowo, na moją zgodę. Wtem duch mój pogrążył się w Panu i rzekłam: czyń ze mną, co Ci się podoba. Poddaję się woli Twojej. Wola Twoja święta od dziś jest moim pokarmem. Wierna będę żądaniom Twoim przy pomocy Twojej łaski. Czyń ze mną, co Ci się podoba. Błagam Cię, o Panie, bądź ze mną w każdym momencie życia mojego. Wtem, kiedy się zgodziłam wolą i sercem na tę ofiarę, obecność Boga przenikła mnie na wskroś. Dusza moja została pogrążona w Bogu i zalana tak wielkim szczęściem, że ani w części tego napisać nie mogę. Czułam, że majestat Jego otacza mnie. Dziwnie zostałam zlana z Bogiem. Widziałam wielkie upodobanie Boże w sobie i nawzajem utonął duch mój w Nim. Świadoma tego zjednoczenia się z Bogiem, czuję, że jestem szczególnie miłowana i nawzajem kocham całą siłą swej duszy. Tajemnica wielka zaszła na tej adoracji. Tajemnica między mną a Panem. I zdawało mi się, że skonam z miłości w Jego spojrzeniu. Choć mówiłam wiele z Panem, jednak bez słowa. I powiedział Pan: jesteś rozkoszą dla serca mojego. Od dziś każdy uczynek najdrobniejszy ma w oczach moich upodobanie, cokolwiek czynić będziesz. W tym momencie czułam się przekonsekrowana. Powłoka ciała jest ta sama, ale dusza inna. W niej mieszka Bóg z całym swoim upodobaniem. Nie uczucie, ale świadoma rzeczywistość, której nic mi przyćmić nie może. Wielka tajemnica zadzierzgnęła się między mną a Bogiem. Odwaga i moc pozostała w duszy mojej. Kiedy wyszłam z adoracji, ze spokojem spojrzałam w oczy temu wszystkiemu, czego się przedtem tak bardzo lękałam. Kiedy wyszłam na korytarz, zaraz mnie spotkało wielkie cierpienie i upokorzenie przez jedną osobę. Przyjęłam z poddaniem się woli wyższej i głęboko przytuliłam się do Najświętszego Serca Jezusowego Pana, dając poznać, że jestem gotowa do tego, na co się ofiarowałam. Cierpienie wyrastało jakby spod ziemi. Sama matka Małgorzata dziwiła się temu. Innym wiele rzeczy ujdzie, bo naprawdę nie warto na to zwracać uwagi. Ale mnie nic nie uchodzi. Każde słowo analizowane, każdy krok uważany. Jedna siostra powiedziała mi:
Niech się siostra przygotuje na przyjęcie krzyżyka, jaki siostra czeka od matki przyłożonej. Tak mi siostry żal. A ja w duszy cieszę się na to i już od dawna jestem na to gotowa. Kiedy zauważyła moją odwagę, zdziwiła się temu. Teraz widzę, że dusza z siebie niewiele może, ale z Bogiem wszystko może. Oto co może łaska Boża. Mało jest dusz, które by zawsze były czujne na natchnienie Boże, a jeszcze mniej jest dusz takich, które by wiernie szły za natchnieniem Bożym. Zawsze mam ochotę powiedzieć amen, jak kończę czytać, chociaż to nie jest modlitwa, ale jakoś zamykamy pewną myśl, więc amen. Ale się podziało dużo. Ale się podziało. Jejku. Siostro, dobrze, bo ja wiem, do czego chcemy dojść, o czym chcemy powiedzieć najbardziej, ale pozwól, że chociaż dwa zdania wyjaśnienia tego tekstu wcześniej, który nie jest naszym głównym zatrzymaniem, ale myślę, że warto by było, żebyśmy dla was powiedziały, żeby nie było błędnego rozumienia. Chciałabym nawiązać do tego, co Faustyna mówi o spowiednikach. Jest to w numerze 132, kiedy ona mówi o tym, że to, co spowiednik powie, jest od Boga, żeby to brać, jakby to było od Boga. Ale tutaj rozróżnia dwie rzeczy, nie? Że jakby ja przeczytam wam najpierw, a potem sobie powiemy, żeby to dobrze rozumieć. Okej. Okay. Powie nieraz spowiednik to, co wcale powiedzieć nie zamierzał i sam nie zdaje sobie z tego sprawy. O niechaj dusza wierzy, że są to słowa samego Pana. Chociaż musimy wierzyć, że każde słowo w konfesjonale jest Boże, ale to, co wspomniałam wyżej, jest coś wprost od Boga. I dusza to czuje, że kapłan nie jest od siebie zależny, mówi to, co by nie chciał powiedzieć. Okej, więc to są jakby takie dwie rzeczy. Jedna to jest, że rzeczywiście może się zdarzyć, że... może się zdarzyć, mam nadzieję, że to się często zdarza, że Bóg mówi przez kapłana właśnie w jakiejś takiej jego nieświadomości, nie? Czyli on nie do końca, on tego nie planował, on tego jakoś nie przemyślał, ale powie coś takiego, że jest niesamowitym snopem światła dla tej osoby, dla tego penitenta, nie? Że to jest jakieś takie szczególne światło Boże i ta dusza wie, że to jest wow, totalnie w centrum tych rzeczy, o których ja myślę, na które szukam odpowiedzi. Czy myślę, że tutaj możemy się też jakoś odwołać do naszych własnych doświadczeń, że czasami jest tak, że o czymś mówimy, ale pewne szczegóły i tak są w nas, a ksiądz odpowiadając na to, o czym mówimy, zahacza o pewne rzeczy, o których nie mógł wiedzieć. I wtedy mamy tą pewność, prawda, że on, że to są słowa od Boga, że on nie mówi jakby od siebie, bo nie miał prawa wiedzieć o tym, bo myśmy nie powiedzieli tych szczegółów. One są tylko w nas i są znane tylko Bogu. Jakby wtedy bardzo czujemy to, że to rzeczywiście Bóg mówi. Tak, ale Faustyna ma tutaj taką dobrą intuicję, że dusza wyczuwa. Mhm. Że te słowa, które padają w konfesjonale od kapłana są rzeczywiście takie specjalnie dla niej od Boga. Nie? I nie wszystkie takie słowa są. No chociaż chcę w to wierzyć, że co kapłan jej podpowiada, być może jakąś radę daje, być może coś proponuje, ona chce w tym odczytywać jakiś zamysł Boga dla niej, ale ona czuje, że to są jakieś rady kapłana, tak? Ale są momenty, w których ona czuje, że jest coś więcej, że to jest rzeczywiście takie specjalnie od Boga dla niej. Nie? Tak. No właśnie, bo wiesz, jest tak przecież, że czasami w konfesjonale można zostać potraktowanym niefajnie. Niestety, ale księża też ludzie różne dni mają, różną mają relację z Panem Bogiem i czasami coś odburkną albo powiedzą tak, że masz taki jakiś po prostu to nietrafione tak totalnie do mnie albo tak niefajnie mnie potraktował, jakieś takie niefajne słowo powiedział. No i jeżeli ktoś to przeczyta, może zacząć sobie myśleć, że to jest od Boga. Nie, to jest tylko człowiek w konfesjonale i on ma prawo się i pomylić, i zgrzeszyć, i zachować niefajnie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to było jak najrzadziej, ale żebyśmy tutaj jakby nie połączyli za bardzo tego, że każde słowo, które kapłan powie, to jest na pewno Pan Bóg, nie? I że ja mam zatem iść ślepo, albo nawet jak padnie słowo niefajne, to ja mam już, to już jest koniec kościoła dla mnie, nie? Bo to też nie jedna historia taka była, że ktoś usłyszał,
coś niefajnego w konfesjonale, niefajnie został potraktowany, no i koniec. To jest koniec, tak. I szkoda, dlatego że to jest tylko człowiek. Ludzie, to jest tylko człowiek. Będzie inny człowiek potem, jak pójdziesz następny raz do konfesjonału. I ufajmy, że ta historia się nie powtórzy. Także nie dajmy sobie tutaj zburzyć relacji z Bogiem, z Kościołem, z sakramentami, tylko dlatego, że człowiek po prostu nawalił. Także tutaj chciałam jasno to zaznaczyć, bo to można, wiesz, tak zinterpretować, że tak. Wszystko jest od Boga i wtedy ludzie zaczną dziwne rzeczy myśleć o Panu Bogu. No Pan Bóg dopuszcza, po prostu dopuszcza. No, ale na szczęście mamy też dobrych kapłanów i dużo dobrych słów też w konfesjonale pada, które dźwigają ludzi i Bogu dzięki za to. Tak, i jakoś generalnie jesteśmy zaproszeni, żeby z wiarą do tego podchodzić, czyli naprawdę słuchać tych słów i gdzieś rozważyć to, co było powiedziane, bo niejednokrotnie Pan Bóg się tym posługuje, tak. Tak, być może jakby dobrą podpowiedzią jest też to, żeby z tymi słowami, które gdzieś padły, troszkę sobie później jeszcze pobyć. Bo być może nasz pierwszy odbiór jakiegoś słowa jest taki, ale kiedy więcej na ten temat pomyślimy, może się zastanowimy, może się okazać, że gdzieś w tych słowach jakaś głębia jest. Faustyna też tutaj mówi o tym troszeczkę, nie? Że jeżeli dusza jest pokorna i rzeczywiście słucha tego, co pada w konfesjonale, to zawsze może coś skorzystać, nie? Tak. Ale być może właśnie trzeba troszkę też z tymi słowami posiedzieć, pomyśleć o nich, bo być może one nam w pierwszym odbiorze są jakieś takie szorstkie i niepasujące, ale gdzieś głębiej one mogą się okazać, że nam coś fajnego podpowiedzą i może się okazać, że będą z pożytkiem dla nas. Tak jest. Dobra, to takie wyjaśnienie, które ja chciałam, jak czytałam, tak? Pomyślałam, ojku, żeby to ludzie dobrze wszyscy zrozumieli, więc to dlatego chciałam to tak wyjaśnić. No a co ty byś chciała, siostro, wyjaśnić, dopowiedzieć, opowiedzieć? Opowiedzieć. Znaczy dla mnie w tym fragmencie jest jakby najistotniejsze, najpiękniejsze to doświadczenie Faustyny z ofiarowaniem. Tak? Wiemy, że ona jest w takim bardzo trudnym dla siebie momencie, w którym ma taką burzę w sobie. Tak? Z jednej strony mówi, że czuje się ogromnie pewna tego, że słowa, które słyszy, są od Boga. Także nawet mówi, że oddałaby za to życie. A z drugiej strony przychodzi wiele takich momentów zwątpienia. Być może też zewnętrznie świat jej troszkę w tym pomaga. Może jakieś niezrozumienie, może właśnie jakieś trudności, kłody pod nogi, które się pojawiają, sprawiają, że ona właśnie tak się chwieje. Z jednej strony na drugą. Z jednej strony jest pewna, że to jest od Boga, z drugiej czuje, że a może jednak nie. I jest na takim rozdrożu. I przychodzi moment, w którym ona mówi, że Pan Bóg daje jej taki jasny sygnał, żeby mu się ofiarowała. Za chwilkę pewnie przejdziemy do tego, co Faustyna robi, ale kiedy ja to czytałam, to spróbowałam sobie zmienić perspektywę. Czyli jakby zacząć od tego, co robi Bóg najpierw. Bo to jest coś niewiarygodnego, co on jakby wobec Faustyny mówi. On jej proponuje, żeby mu się ofiarowała. Czyli wychodzi z pewną propozycją, możemy powiedzieć, współpracy ze sobą, tak? Wszechmocny Bóg, który może wszystko zrobić i nie potrzebuje człowieka do zrobienia czegokolwiek na tym świecie, bo jego moc nie ma żadnych granic, chce wejść we współpracę z człowiekiem. To jest... Bardzo wiele nam mówi o Bogu, jaki On jest, nie? Jak On też wynosi człowieka, jaką daje mu godność, jeżeli On chce z człowiekiem współpracować, nie? Faustyna nazywa siebie nędzą, ale kiedy pewnie gdzieś z tą propozycją Boga była, bo tutaj, że tak powiem, to wszystko tak dosyć dynamicznie jest opisane w dzienniczku, ale pewnie ta adoracja trochę trwała i ona sobie gdzieś to wszystko w sercu rozważała. To ona pewnie gdzieś też odkryła to, jaką godność daje jej Bóg, kiedy ją zaprasza do współpracy ze sobą. I druga rzecz, jakie zaufanie jest Bóg do człowieka, skoro chce z nim współpracować. Nie? To Bóg jest tym pierwszym, który ufa. Bo przecież On doskonale wie, jacy my jesteśmy, jaka była Faustyna i jaki jest każdy inny człowiek.
właśnie jaki jest nędzny, że wielu rzeczy mu brakuje i że wiele rzeczy też po ludzku może po prostu popsuć. Nie? A on jakby mówi, ale ja chcę ciebie. Ja chcę ciebie, ja chcę tobie zaufać i tobie to zadanie powierzyć, bo wierzę, że ty z moją pomocą możesz to zrobić. Nie? I to jest, myślę, że każda osoba, która jakoś czuje się powołana i zaproszona Boga do wykonania jakiegoś zadania, to gdzieś w którymś momencie, kiedy odkrywa to zaufanie, jakie Bóg w niej składa, powierzając jej to po prostu rozkłada na łopatki, nie? To jest takie doświadczenie, w którym wszystkie te przeciwności, całe to doświadczenie nędzy, tego, że nie potrafię, że tyle przeciwności, że to wszystko znika, bo to zaufanie jest ponad tym, nie? Czy mogę zauważyć, że wyczuwam tutaj wątek osobisty, że ty wiesz, co mówisz? Wiem, tak. Znaczy mam nadzieję, że wiem, co mówię. Tak. Jest to takie. Też akurat to, co czytamy teraz, jakoś mocno się wpisuje też coś, czego sama doświadczam. I tak, to jest takie doświadczenie też moje, kiedy staję przed jakimś zadaniem i czymś, co mam do wykonania i... Ale w pierwszym odruchu właśnie te wszystkie przeciwności, te wszystkie problemy, te wszystkie niezdolności ujawniają się i napierają, mówią, nie, absolutnie to nie możesz być ty. Ale to doświadczenie tego, że Bóg jest tym, który ufa, że to jest do wykonania i że to mogę to zrobić, to sprawia, że to wszystko, może nie tyle, że znika, ale nie ma tej wartości, tej mocy takiego przekonywania, że to rozłoży i że człowiek powie nie. Nie? Mm-hmm. Więc to jest takie piękne w tym. Nie? Ale tak sobie myślę, że Bóg też wobec Faustyny był bardzo szczery, kiedy on jej zaczął odsłaniać, na co ona ma się tak naprawdę ofiarować. Nie? To też pokazuje, jak bardzo jej ufał. Kiedy jej pokazuje dokładnie, ona widzi, że będzie cierpiała fizycznie, że będzie cierpiała psychicznie, że wiele osób gdzieś tam będzie w nią szpilki wbijać, że będzie nierozumiana, że będzie odrzucana, że będzie jej dobre imię jakoś tam negowane, tak, szarpane. Też mówi o takich doświadczeniach duchowych, o których nikt inny nie będzie wiedział, tylko ona i Bóg, które też będą jakimś wielkim jej cierpieniem. I ona to wszystko widzi, nie? Ma taką wizję, w której te wszystkie rzeczy stają się jej, dla niej jasne, że to zadanie, które Bóg jej poleca, będzie miało takie przeciwności. Bo myślę, że tu nie tyle chodzi o to, że ona ma tylko się ofiarować na to, żeby cierpieć, tylko że Bóg jej pokazuje, że droga do wykonania tego zadania, które ona ma przed sobą, będzie w sobie to cierpienie miała, nie? I że tego cierpienia będzie bardzo dużo. Będzie bardzo dużo i będzie takie powalające wręcz czasami dla niej. I tak no, Faustyna bardzo po ludzku reaguje, nie? Że ona jest, aż mówi, że ją pot zimny oblewał, tak? Że tak ją to przeraziło, to doświadczenie. I to ona tutaj pisze, że porównuje to do Jezusa w Ogrójcu i to rzeczywiście jest, tak, to jest w samym tak, opisie tak podobne. Bardzo podobnie ona to opisuje, więc być może to jest tak, bardzo takie podobne doświadczenie. I on wtedy też tak naprawdę dokonuje decyzji, nie? To jest ten moment, kiedy on ma jeszcze taką walkę wewnętrzną, kiedy mówi ojcu, zabierz ten kielich, jeśli to jest możliwe. Ale ostatecznie się zgadza i ja bardzo możliwe, że w tamtym momencie też właśnie wszystko stanęło mu przed oczami, prawda? Całe to cierpienie, które jest przed nim. Tak, to Ewangelie jakby nie mówią tego wprost, ale są pewne też objawienia prywatne, z których wiemy właśnie to, że Jezus jakby zobaczył, co na niego przyjdzie, z wielkimi szczegółami. Tutaj Faustyna też mówi, że z wielkimi szczegółami to zobaczyła, że kiedy się to działo naprawdę, to ona mówi, ale ja już to wszystko widziałam, nie? Tak, że dokładnie jakby dokładnie tak. szczegóły były jej dokładnie znane, nie? Więc to jest bardzo taka szczera wizja. Tak? Pan Bóg jest z wielką szczerością, pokazuje to co na nią przyjdzie i on mówi i czeka na jej słowo, nie? Czeka na jej słowo. I mnie w tym fragmencie mnie bardzo zachwyca, bo ona mówi tak, że Jezus dał mi poznać, że choćbym się nie zgodziła, oj tak, to nie cofnie swoich łask, nie zmniejszy tego swojej poufałości ze mną. Nie?
nic jakby między nami się nie zmieni. Czy ja się zgodzę, czy się nie zgodzę, nic się nie zmieni, żadna łaska nie zostanie mi cofnięta, nic. Jak w Bóg szanuje wolność człowieka, nie? Jak wolność Faustyny, jak tutaj szanuje, nie? I nie wchodzi w żadne szantaże, żadne tutaj nie ma takiego, tak, nic. Właśnie nie ma takiej presji, że teraz musisz się na to zgodzić. Tak. On mi nawet pokazuje, nawet jak się nie zgodzisz, między nami nic się nie zmienia, nie? Mhm. To jest po prostu najwyższy poziom wolności, jaką Pan Bóg daje Faustynie w tym momencie, żeby ona mogła rzeczywiście sama tego wyboru dokonać, nie? Tak. Nie wiem, czy możemy tutaj zrobić trochę taką większą dygresję o obrazie Pana Boga, bo zobacz, no to jest taka rzecz chyba najczęściej gdzieś powielana jako fałszywy obraz Pana Boga, że to jest właśnie ten, który zniewala. On zniewala nas przykazaniami, że musisz, nie możesz. I gdzieś taka najczęściej właśnie taki obraz Pana Boga gdzieś krąży po świecie i dlatego ludzie tego Boga nie chcą. A tutaj wychodzi nam tak niesamowicie piękny obraz Pana Boga, że nie ma takiego człowieka na świecie, który by cię potraktował z takim szacunkiem do twojej wolności, z tak zero wymuszaniem na tobie czegokolwiek, bez żadnych komunikatów podprogowych, z taką otwartością i totalnie skupione na tym, jak ty wybierzesz, tak będzie dobrze. Ja to przyjmę. Tak, jakby decyduje się, Pan Bóg daje jej taką wolność. Jak zdecydujesz, tak będziemy dalej szli razem. I ja będę z tobą i jakby w naszej relacji nic się nie zmieni, nie? To jest niewiarygodne. Czyli jakby, Faustyna tutaj bardzo mocno doświadcza. My czytając ten też możemy sobie to jakoś na nasze własne doświadczenie pewnie przerobić, ale... tak, to gdzieś grzech pierworodny i to, co szatan, tą nieufność wobec Boga, że on będzie gdzieś próbował właśnie nam zabierać, będzie próbował nam coś w życiu na siłę wkładać, że będzie nas do czegoś zmuszać, to bardzo mocno się w nas odzywa, ale tak jest to pewne kłamstwo, które wciąż trzeba w nas odkłamywać. Nie? No wiesz, w komentarzach do naszych nagrań często gdzieś jest ten wątek taki, już taki schematycznie powielany. Ludzie mówią o tym wypraniu mózgów, czy jak to inaczej się nazywa. No, że jesteśmy po prostu zmanipulowani, mamy wyprane mózgi, nie? I dlatego wierzymy i dlatego idziemy za Panem Bogiem i dlatego mówimy to, co mówimy. A w tych fragmentach wychodzi tak totalnie inna rzeczywistość, że tu jest zero manipulacji, zero prania mózgów, zero szantażu, że zero jakichś komunikatów podprogowych, zero... To jest totalnie nieprawda z tym praniem mózgów, po prostu. To jest, nikt tutaj nie jest, jak są te takie laleczki, jak to się mówi? Te takie, co się podciąga. Marionetka? Nie. Taka marionetka. Marionetka, tak. Z tymi sznureczkami. Ta laleczka, tak. Też jest taki obraz Pana Boga, nie? Tak. To jest fajna zabawka, ale jeżeli postawimy tam na górze Pana Boga, że to Pan Bóg jest tym, który pociąga te sznurki, a ty jesteś tylko taką bezwładną laleczką, która musi ruszać rękami tak, jak Pan Bóg pociągnie, no to jest przerażający obraz Pana Boga. Ale jak gdzieś w niejednym komentarzu wyczuwam właśnie taki obraz, nie? A tu jest takie zaprzeczenie tego, tak jawne, szczere, prawdziwe, do bólu, do szpiku kości, opisanie doświadczenia, w które Pan Bóg jest zupełnie inny. Zupełnie inny. Zupełnie tak. Tak. I Faustyna doskonale jakby wyczuwa to, że teraz jakby całość zależy od jej słowa, nie? Tak mi się tutaj, to mi się ten moment bardzo kojarzy ze zwiastowaniem, tak? Kiedy anioł przychodzi do Maryi i on też czeka na jej słowo, nie? I cały świat zamiera, czekając na to, czy ona się zgodzi, czy się nie zgodzi. Tutaj świat nie zamierał. Znaczy, świat przy Maryi też nie zamierał. My sobie teraz to tak analizujemy, że to był tak historycznie ważny moment, że całe stworzenie czekało na to, co ona powie, że się, czy się zgodzi na to, żeby być matką Boga, czy nie. Ale tutaj, że tak powiem, fizycznie, zewnętrznie świat nawet nie wiedział o tym, że to się wydarza. Nie? Tak samo tutaj Faustyna jest na adoracji. No, modli się tak jak każda inna siostra. Siostry nie zdają sobie sprawy, jak ważny moment się wydarza dla świata tak naprawdę. Jaki ważny moment się teraz wydarza, bo od tej decyzji Faustyny też będzie zależało, jak ona później tą misję wypełni. Tak? Misję, z której my dzisiaj wszyscy korzystamy. Cały Kościół na całym świecie. To. I zobacz,
Tak jak ty mi to opowiadałaś, to ja sobie nagle teraz wyobraziłam, wiesz, tak wiele tajemnic, które się dzieją dzisiaj, teraz, o których my nie wiemy, nie? Że gdzieś tam, może w Indiach, w Afryce, właśnie dzieje się coś tak historycznego, o czym my w ogóle nie wiemy. My to sobie nagrywamy, oczywiście też bardzo ważną rzecz, ale rozumiesz, nie? Że gdzieś tam się to dzieje, a być może zaraz, jak pójdziesz do kaplicy, koło ciebie będzie siedziała jakaś pani, jakiś staruszek albo jakieś dziecko, i u niego się będzie działa ta największa tajemnica, której ty nawet nie zauważysz. Dla mnie to jest zawsze fascynujące, tak uświadomić sobie, w jaką tajemnicę my jesteśmy zanurzeni, że się tak wiele rzeczy dzieje, tajemniczych, o których my nie wiemy. Mhm. Tak, i właśnie tak, jest ten moment, w którym Faustyna czuje, tak, że teraz decyzja jest jej. No my tutaj, że tak powiem, dosyć szybko żeśmy przeszli od momentu, kiedy ona słyszy, widzi, co będzie się działo i podejmuje decyzję. Mm-hmm. Ale tak naprawdę to nie wiemy, ile ta adoracja trwała. Czy to było tak od razu, czy ona trochę z tym była i gdzieś rozważała, gdzieś się nad tym zastanawiała. I ta decyzja gdzieś w niej w sercu dojrzewała, żeby ją wypowiedzieć. To jest jej tajemnica. Dzienniczek nam ją zasłania. Nie widzimy jakby co się działo w niej, tylko od razu już słyszymy jej odpowiedź, tak? Ale Pan Bóg też ją tak ją pociągnął do siebie mocno, że no, można sobie wyobrazić, że sobie patrzyli w oczy i to się działo tak prosto, oko w oko. Ta odpowiedź jej i Faustyna mówi niewiarygodnie piękne i proste słowa, ale myślę, że Panu Bogu najbardziej o to chodziło, kiedy on jej tak zaufał, miał nadzieję, że ona odpowie tak samo. Ufam tobie, bo to co ona mówi, to można byłoby tak w ten sposób streścić, że ona mówi ufam tobie do końca, nie? Że zgadzam się na to, co ma przyjść i na to, jak będzie wyglądała droga do wypełnienia tego zadania, które mi dajesz. Po prostu ufam tobie, nie? Cokolwiek się wydarzy, ja w to wchodzę. No i wiemy później, ile się wydarzyło. Ile się wydarzyło już zaraz praktycznie po wyjściu z tej adoracji, ile się wydarzyło. I działo się później aż do końca jej życia i nawet po śmierci się działo jeszcze. Tak. Bo myślę, że Faustyna też może w tym wszystkim, co oglądała, też zobaczyła, co się będzie działo jeszcze po. Z szarganiem dobrego imienia, z całym, całą negacją Kościoła w pewnym momencie tego, co tutaj w dzienniczku jest zapisane. I pewnym wycofaniem się z tego kultu Bożego Miłosierdzia. To jest czas notyfikacji, o tym jeszcze kiedyś powiemy. Tak, jeszcze o tym pewnie będzie nie raz, ale jakby Faustyna się godzi na to, że tak będzie, i mówi, dobra, idziemy, nie? I no, czyń ze mną, co chcesz. Czyń ze mną, co chcesz. Ale właśnie to jej tak powoduje, że się wydarza coś niezwykłego w jej duszy też. Bo oczywiście Faustyna próbuje jakichś słów użyć. Mhm. Mówi o jakiejś bliskości z Bogiem, o jakiejś niewiarygodnej zażyłości, która się między nimi wydarza. Ale tak o naprawdę szczęściu też wielkim mówi. O wielkim szczęściu, które ją zalewa, tak. Mhm. Określa to słowem przekonsekrowanie, które następuje w niej, ale... Zdawało mi się, że skonam z miłości. Skonam z miłości, tak. No pewnie Pan Bóg też jej mówi, że teraz czuje bardzo, właśnie, że wszystko, co ona zrobi, będzie miało dla niego szczególną wartość. Nie? On jej pokazuje, że to, co wypowiedziała, ma dla niego ogromne znaczenie i on jakby w cudzysłowie, można powiedzieć, nagradza to właśnie w ten sposób, że będą teraz w takiej zażyłości ze sobą i cokolwiek ona będzie robiła, on będzie w wyjątkowy sposób też traktować. Nie? Więc to jest niewiarygodna tajemnica, która się w Faustynie dokonuje, która pewnie... No, gdzieś tam ona jakoś jakieś słów próbuje, żeby to opisać, ale ma świadomość, że tego się nie da opisać. Mhm. Nie da się opisać. I też nie chodzi o to, żeby wszystko odsłonić przed innymi, ale jest to niewiarygodne. Myślę, że każdy, kto gdzieś jakoś Panu Bogu w którymś momencie mówi tak, czegoś z tego, o czym mówi Faustyna, doświadcza, nie?
że każde tak, każde ufam, a tak szczerze powiedziane w różnych trudnych okolicznościach, czy w jakimś takim doświadczeniu cierpienia, to w momencie, kiedy mówię Panu Bogu tak, że się zgadzam, że ufam Tobie, jak mnie Ty poprowadzisz, też daje człowiekowi właśnie takie doświadczenie niezwykłego zbliżenia się do Boga i tego też doświadczenia szczęścia. Nie? Faustyna, przecież nie wierzę, że to przerażenie, które i ten zimny pot, którego ona doświadczyła, tak nagle się rozpłynął. Ona pewnie cały czas gdzieś to czuła, ale to doświadczenie tej bliskości z Bogiem jakoś to w niej uspokoiło, że była w stanie później już inaczej też funkcjonować, nie? Ale no, jest to niewiarygodne, co się w niej dokonało. I taki moment, tak ważny dla jej misji. Boże, dobrze, że jest ten dzienniczek, że my o tym wiemy, bo tak to by to zostało jakąś taką tajemnicą, która by pewnie nigdy świata nie ujrzała, nie? Tak. A to jest szalenie ważny moment dla całego orędzia, dla powiedzmy wprost, dla świata. Tak. Nie? Ale zobacz też, jak wiele my możemy z tego skorzystać, nawet przez sam fakt, że jak przychodzą jakieś trudności w naszym życiu, czy z Bogiem, w wierności Jemu, w naszej modlitwie, to bardzo łatwo się jest wycofać. Ale w momencie, kiedy Pan Bóg, kiedy wiesz, że jest perspektywa tak wielkiej miłości, że jest perspektywa tak wielkiego szczęścia i tak głębokiej łączności z Panem Bogiem, którą Ty zaledwie gdzieś tam widzisz kilometry przed Tobą, no to jak jest dodatkowa motywacja do tego, żeby nie ustać w drodze. Bo wiesz, że ja jeszcze nie doszłam tam i ja nie mogę się teraz wycofać, bo tam jeszcze jest tyle przede mną, a jakbyś w ogóle nie wiedziała, że jest tyle przed Tobą, jakbyś myślała, że życie z Panem Bogiem się kończy na wypowiadaniu formułek modlitw i tyle, że chodzi o to, żeby to zaliczyć i to jest wszystko, o co Panu Bogu chodzi i już życie z Nim nie oferuje Ci nic więcej, no to się człowiek może wycofać w pewnym momencie i zrezygnować i zniechęcić i po co mi to. Natomiast jak widzę takich herosów jak Faustyna, którzy doszli w tak wielką łączność z Panem Bogiem, no to ja nie mogę się zadowolić tym, co ja mam i powiedzieć, jest dobrze tu, gdzie jest. Znaczy, mnie się tutaj ogromnie podoba, bo no, patrząc na Faustynę i na to, co ona zobaczyła, no to łatwo byłoby się wycofać, nie? Ale ona jakoś, nie wiemy jakby jak jej zmierzenie się z tą wizją wyglądało w sercu, ale możemy mieć taki domysł, że Faustyna jakby pozwoliła, żeby to w nią weszło, żeby ona to przeżyła, ale jakby nie wycofała się jakby z tym całym doświadczeniem, że ojej, jeżeli coś takiego, no to uciekam, nie? Uciekam, nie? Ona pozwoliła, że tak, zobaczyłam to, zdała sobie sprawę z tego, jakby co to doświadczenie też, co te cierpienia, jak to wszystko będzie w niej pracowało. Przecież to nie jest tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli przyjdzie to, tamto, co ja będę czuć, co będzie się ze mną działo. I ona jakby pozwoliła też, żeby to ją jakoś tam zraniło w sercu, nie? I jakby nie cofnęła się przed tym bólem, bo my często w obliczu trudnych doświadczeń, kiedy przychodzi jakiś ból czy coś, natychmiast się wycofujemy, nie? Faustyna ma tą odwagę, że ona tak pozwoliła na to, ale jakby nie zatrzymała się tylko na tym. Nie zatrzymała się tylko na tym. No Faustyna na pewno miała bardzo dobry, zdrowy obraz Boga. To, że czuła, jakie doświadczenia przyjdą, że będzie tyle cierpienia i tyle przeciwności, tyle trudności różnych, ale na pewno miała z tyłu głowy obraz Boga, który jej nie opuści, który razem z nią przez to wszystko przejdzie, który będzie jej w tym wszystkim błogosławić i który ma tą cudowną moc, że z największych trudności, przeciwności, cierpień potrafi coś takiego wyciągnąć, coś takiego wyprowadzić, co ostatecznie jakby może nie tyle pozwoli zapomnieć o tym bólu i o całym trudzie, który temu to wszystkiemu towarzyszył, ale przyniesie taki efekt i takie owoce z tego będą, że człowiek jakby
przestaje zwracać uwagę na to, jaka była droga do tego, nie? No tak, to jest obraz kobiety, która rodzi dziecko, tak? Tak, obraz kobiety, która rodzi, tak. I się cieszy, chociaż moment samego rodzenia jest bardzo bolesny. Nie? A nawet czasami i 9 miesięcy jest bolesne. Nie? I 9, tak. Więc tutaj jakby myślę, że Faustyna też genialnie nam to pokazuje właśnie, że mając dobry obraz Boga, nawet doświadczenie... Ona tu, prawda, tutaj jeszcze nie cierpi, ale już jakby widzi, co będzie ją czekało. Jakby ma to poczucie, że Pan Bóg to jest tylko pewien etap, ale później będzie coś znacznie większego. Coś, co będzie niosło piękne owoce i dlatego się nie cofa. Mhm. Dlatego się nie cofa, nie? Dlatego mówi tak. Także kochani, mamy nadzieję, że te fragmenty z dzienniczka was naprawdę dodadzą wam odwagi i takiego paliwa wam dodadzą, żeby jechać dalej, żeby wysilać się dalej, żeby nie wycofać się z drogi, która jest długa, a idziemy wysoko. Idziemy wysoko. Siostro, jakieś słowo zakończenia, podsumowania, posłania. Posłania. Myślę, że każdy z nas na jakimś etapie swojej drogi pewnie odkrywa to, że Pan Bóg go do czegoś zaprasza. Faustyna nam dzisiaj pokazuje cudownie, jak można to zadanie podjąć, jak można powiedzieć Panu Bogu swoje ufam. I życzę wam, żebyście razem z nią tą drogę zaufania Panu Bogu odkrywali i mówili mu na swojej drodze życia tak. Siostra wam tego życzy, a jeszcze oprócz życzenia to obiecujemy wam wsparcie modlitewne. Ja naprawdę jesteście w naszych modlitwach codziennie, więc niech się dzieje dobro, niech się dzieje wielkie dobro. A my, żegnając się z wami już, kończąc ten odcinek, zapraszamy was do tego, żebyście zostawiali komentarze, pisząc też o tym, co dla was jest w tym ważne, które być może jakieś inne wątki z tych, które były dzisiaj czytane, jakoś was dotknęły. Ja myślę, że to też jest takie dobre, formacyjne i dla was samopisanie, ale i to, jak się dzielicie w komentarzach rzeczami, które was poruszyły, to ubogacacie siebie nawzajem też. To jest taka wasza przestrzeń też dzielenia wszystkich osób, które słuchają. Jak czytacie siebie nawzajem, widzicie, co kto przeżył, co kogo poruszyło. Widzicie, że może się okazać, że nie jesteście sami w odosobnieni w czymś, albo swoim komentarzem zwrócicie uwagę komuś na jakiś aspekt, który nawet w naszej rozmowie nie został poruszony. Ubogacacie też nas, bo my czytamy wasze komentarze i to też jakoś inspiruje nas do kolejnych odcinków, więc piszcie szczerze, dzielcie się. Już wam dziękuję za wszystkie komentarze, bo zawsze jestem poruszona tym, co piszecie. Zawsze, zawsze. A to taka zachęta dla tych, co może jeszcze nie pisali. No tak. I zostawcie też komentarz, jeżeli chcecie otrzymać od nas dzienniczek. Jeszcze robimy to szaleństwo, że pod każdym odcinkiem z wszystkich komentarzy, w których stwierdzacie, że tego dzienniczka nie macie, a chcielibyście otrzymać i uzasadniacie jakoś, dlaczego akurat do was mamy wysłać, to pod każdym odcinkiem 3 osoby są wybrane. Przez pierwsze 3 dni do kogoś odpisujemy pod jego komentarzem, także bądźcie czujni, jeżeli zostawiacie taki komentarz, czy tam jakiś dopisek się pojawił i wtedy trzeba nam wejść w korespondencję, żeby dojść do tego, na jaki adres ten dzienniczek wysłać. A swoją drogą zachęcam was też do sklepu Misericordia. Misericordia, jest link do niego w naszym opisie naszego nagrania. Tam możecie i sami te dzienniczki kupić i dla siebie, i dla wszystkich dookoła. Całą rodzinę obdarować, sąsiadów, ludzi w pracy i w szkole. Wszystkich. Wszystkich. I żeby wszyscy z nami czytali te treści i podążali z nami. No i jeszcze zaproszenie takie dla tych, którzy chcą więcej, głębiej i chcą formacji w tej duchowości. Jak wspomniałam na początku, powiedziałam tak, że pracujesz w Faustinum. Powiedziałaś, tak jest. Więc zachęcamy was, żebyście zajrzeli na stronę. Na stronę, tak, faustinum.pl. Można też zajrzeć na kanał YouTube. I my też tutaj w Faustinum organizujemy rekolekcje. Także można tutaj do sanktuarium przyjechać i na weekend na przykład. Sanktuarium Wagiewinka. Wagiewinka, tak. I tutaj z nami przez weekend przeżyć taki czas właśnie z Pismem Świętym, z dzienniczkiem siostry Faustyny. Tak, żeby się zatrzymać, żeby troszkę pomyśleć, żeby popatrzeć troszkę w przyszłość. I czasami też podjąć jakieś decyzje.
Także zapraszamy Was. Na stronie faustinum.pl jest zakładka rekolekcje i jest tam duży wybór, także można, może coś dla siebie wybierzecie też. Tak, więc szybko na stronę Faustinum. Patrzcie, zapisujcie się, zachęcam gorąco. Siostry nasze, dobrzy kapłani, prowadzą razem. Australiana też prowadzi. Też. Dobrze, no to tyle. Widzimy się za tydzień. Niech Wam Pan błogosławi. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Naprawdę chcemy Tobie zaufać, tak jak Faustyna Ci zaufała. Pozdrawiamy, kochani. Pozdrawiamy. Z Bogiem.